Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach. A bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Jestem tylko malutką cząstką tego wielkiego cudu, jakim jest wszechświat. Jestem też malutką cząstką tego jeszcze większego cudu, jakim jest życie wieczne. Jezus mówi o Królestwie Bożym, a Królestwo Boże to jest właśnie życie wieczne, życie samego Boga, które potrafi tutaj pojawić się w tych kruchych strukturach stworzonego świata. Gdy myślę o sobie, że jestem malutką cząstką tych wielkich rzeczy, to budzi to we mnie ogromną nadzieję. I budzi we mnie też ogromną nadzieję to, że mogę przez malutkie kroki mojej modlitwy, moich małych decyzji, moich małych wierności współdziałać z tą wielką, wielką łaską.